Hej ludzie, Mejo z tej strony. Witam w kolejnym odcinku z serii nakurwiania po japońsku. I dziś rozstrzygniemy nasz spór z Hosokawą, który zaczęliśmy w zeszłym odcinku. Na pewno będę chciał powiększyć wasala o te trzy prowincje, na których zresztą ma claimy. A później zobaczymy. Raczej nie będę brać żadnej ziemi do siebie przez te zacofanie technologiczne, którego wypadałoby się pozbyć. No, on jest nawet bardziej rozwinięty technologicznie od nas. Co prawda o jedną technologię, ale zawsze coś. Dobra. Zmniejsz prędkość gry, czy my chcemy podatki wojenne? To jest dobre pytanie. Nowe jednostki. Banner Infantry. Dobrze, że nie Bonner Infantry. Raczej poczekamy na nowe jednostki. O! Uciekłeś! To ciekawe. W sumie ty jesteś dosyć bardziej... Dobra, no skoro uciekasz... To damy ci uciec. Ty oczywiście znowu będziesz patroszyć moją ziemię tutaj. Więc my skupmy się na jak najszybszym podbiciu tej części, żeby wasal mógł zacząć... A nie. To ma iść do Takedy. Żeby nasz wasal mógł zacząć nas wspierać w tej wojnie. W sumie idź na Ki. Ta wojna jest o tą prowincję, więc przydałoby się podbić tą prowincję. Okej. Okay. Ile to będzie war score'a? 42%, czyli mógłbym wziąć to humiliację war repsy. I na przykład dużo pieniędzy w tej wojnie. Zobaczmy, co mogę w ogóle wypuścić. Ouchi Yamana. Sagami. Cztery procent za dużo. Więc inaczej. Bierzemy te trzy prowincje do wasala. Humiliacje Warrepsy. I tyle pieniędzy, ile się uda. A w następnej wojnie po prostu może go zwasalizujemy. A 203% raczej nikłe szanse. Będziemy go musieli porozbijać trochę. O, wyłom w murach, bardzo fajnie. On nie ma generała z oblężeniem, a my mamy 2000 armat. Tributary Criminals, znowu? No, tym razem możemy wspomóc Minga, czemu nie? Mamy i Harbor Criminals i Help with the Smugglers jednocześnie, bo czemu nie? Okej, okay, idźcie do Bizen. Jego stolica jest bliska upadku. No właśnie, ile ty masz floty? Masz jej 13. Tak, 13. Masz mniej floty ode mnie, ale masz statki, masz więcej galer, więc raczej tu wygrasz. Setsu zostało podbite. Brawo. W takim razie idziecie na Izumo. Izumo czy Izuno? Izumo. Izumo, okej. Okay. Popójdźcie przez naszą ziemię. No i musimy czekać, aż Izumo zostanie podbite. W międzyczasie on sobie musztruje trochę jednostek. Trudno. Tak, tak, wyślemy ci 6 punktów dyplomatycznych. Nie bój się, Ming, nie bój się. Okej, okay. Miesiąc albo dwa. Bierzemy technologię dyplomatyczną.
Czy nam są potrzebne jakieś punkty dyplomatyczne? 90. Raczej uzbieramy 90 punktów przed końcem tej wojny, chociaż może być ciekawie. No, come on. Nowe galery i nowe statki transportowe, okej. Okay. Sto jeden dukatów. 101 dukatów. Okej. Okay. 101 dukatów? Proszę bardzo. Nie pytajcie, skąd wziąłem te pieniądze. Bierzcie. Teraz miejsce administrative power, bo nie mam żadnych dyplomatycznych punktów. To jest ciekawe, skąd komputer o tym wie? Wow, teraz ten peace offer będzie wymagać 100%. To znaczy, że mu się skurczył zasób gotówki. On w sumie doszkolił 3000 ludzi. Jest jeden plus posiadania całej tej autonomii w tej prowincji. No. Usunęli to w końcu? Kiedyś im więcej mieliśmy autonomii, tym mniejsze było nasze ryzyko buntu, bo autonomia zmniejszała ryzyko buntu, ale widzę, że w końcu się tego pozbyli. A, czy kuzyn upadł? No trudno. My jesteśmy już blisko podbicia Izumu. Później zostaną nam trzy prowincje do szybkiego podbicia. On stwierdził, że chce odbić stolicę. Bardzo dobrze. W takim razie podbijcie Izumo i idziemy skopać mu tyłek. Chyba, że on to zrobi szybciej od nas. Wow, już jest 20... Co on tak szybko odbija? Wow. Już mnie dogonił. What the fuck? Odbił to? O, nie wierzę. Na komputer ma farta albo cheaty. To jest kurde niemożliwe. No, podbijaj se, albo... Dobra. Wkurzałeś mnie już zbyt długo. Jeszcze popełniłeś fatalny błąd, atakując mojego wasala. Bo teraz będzie on miał posiłki. Okej. Okay. Detach Siege. Ile tu jest obrońców? 400. Okej, okay. Czy ta prowincja powinna upaść szybciej niż jest to przewidywane? Czy ja słyszę święta? Co jest aktualnie grane? No tak. Okupujesz Bungo, no tak, okupuj sobie Kyushu. To nic nie zmieni. No w jakimś stopniu może i zmieni, ale... Wow, serio? A, weźcie, pomóżcie im w odbiciu tego. Zobaczmy, ty pójdziesz pewnie odbić Izumo. Tu jest już pełny garnizon, więc trochę to sobie będziesz podbijać, mam nadzieję. Nie tak jak poprzednim razem, że przyszedłeś i magicznie odbiłeś swoją stolicę w przeciągu 3 czy 4 miesięcy. A! Już masz 20 okrętów, ciekawe. Czyżbyś zbudował trochę w trakcie wojny? Jap. No,
Come on! A, przyspieszmy trochę gry. Armaty. 4000 armat. Okej, okay, stolica leży. W takim razie idziemy do niego. I on będzie nas atakować w górach. Chłe, chłe, chłe. Znaczy na wyżynach, sorry. Dobra. Podział na pół. Jedna armia tu, druga armia tu. Pięćdziesiąt admin power. Tak. Okej. Okay. Zgodzisz się na pokój? Nie zgodzisz się jeszcze na pokój. No, ale jak ci dokopiemy jeszcze ze 2-3 razy, to myślę, że się zgodzisz. Okej. Okay. Powoli, powoli zaczynamy gonić technologię. Banner infantry. Nie będziemy zmieniać jednostek jeszcze. O, my już mamy strzelby, on jeszcze ma włócznie. Dzień dobry. Pięć prestiżu, pięć legitymacji. Pięć prestiżu. Okej, okay, skopaliśmy ci dupę dwa razy i już się zgadzasz na pokój. Brawo. Nice, power projection się nam przyda. Bo będziemy dostawać plus 1 punkt tak długo, jak będziemy mieli ponad 50. Czyli jakieś 3... Za jakieś 4-5 lat mamy dodatkowych punktów. Nieźle. Plus nasz wasal jest większy. Trzeba będzie teraz tylko pilnować, żeby tej ziemi nie stracił. O! No tak, nowe jednostki, Banner Infantry. Tablet, bo cię wyciszę. Jesteśmy 9 lat do przodu w technologii militarnej, bo pora w końcu odblokować ideę militarną. Co by nam dało dobre bonusy z ekonomiczną ideą? Aristocratic idea, national tax modifier, legitimacy, offensive idea, artillery combat ability, quantity idea, development cost, lands, land force, limit modifier. O! Oh. No to quantity. Ilość. Ok. Wasal powiększony. Ty jesteś dalej bez roboty. Dobra. Polepszę relacje. Z Mingiem też polepszę relacje. Kiedy cię możemy anektować? Już. Jakbyśmy chcieli. Ale ty musisz stworzyć sobie klejmy na tych prowincjach, bo w przeciwnym razie ja będę musiał to robić. My tego nie chcemy. A i zmniejszmy utrzymanie naszego wojska, bo coś się stało z naszą ekonomią, jakoś nie działa, jak powinna. W międzyczasie jeden dyplomata buduje siatkę szpiegowską, czy tam szpieg? Nadal jesteśmy 2 lata do tyłu w technologii. God damn it. Poróbmy parę korów w międzyczasie. Ming traders. An increased number of tributary missions to Ming has led to the port of Kyosu becoming the main point of the entry for ships from our overlords. The province of Owari has also started to attract greater number of Ming traders and adventurers, further allowing the religion to prosper. Region, nie religion. Some
Undoubtedly, see it as a good way to avoid the watchful eye of the main custom and law enforcement. However, encouraging this fortune seeker will likely prolong the economic boom of Owari, but it might still not be in our best interest. Ming will be upset if they discover that we are harboring criminals. Jedyna różnica to, że tu zyskujemy korupcję, ale jeden base production w Owari. Czy chcę kolejny punkt korupcji? Raczej nie. Stay out of trouble. Successful bureaucracy. Minus jeden korupcji. Nice! Takie eventy mi się podobają. Riches of clergy. Wkurzymy tułowieństwo i zabieramy im kasę. Czemu nie? Give me your money. Przydałby się drugi fort w Kyuze. Bo co jest wojna z tą cholerną Hozakałą, to co całe Kyushu zostaje podbite. Zyskujemy 10 marynarzy miesięcznie. Moglibyśmy wziąć parę okrętów jeszcze. Kolonia prawie gotowa. Czy tu są jakieś fajne ziemie do kolonizowania? 6, 6, 6, 12, 14. Important neighbor. Important natural harbor. Vizian Sea, Millennium Bay. Wow, na pewno kolonizujemy Manilę. Manilę i Tondo. Jest tu coś jeszcze? 8. 8. 13. No, jest tu parę fajnych prowincji. Później rzucimy się na Kutaj. Oni są jeszcze bardziej zacofani technologicznie od nas, jeżeli to jest w ogóle możliwe. Biedny Kyushu. No, w sumie stamtąd pochodzimy, ale od momencie, kiedy podbiliśmy Kyoto, to nasz władca stwierdził: tam, gdzie będę w Kyushu mieszkał? Przeniosę się do Kyoto. The growth of the printing industry. Rumors have reached us of faraway lands where the written word is mass producing hedge and in huge and never before imagined numbers. According to these informants, this has reshaped their learned and political world in three. O. I teraz jeszcze mamy kolejną rosnącą karę do technologii za printing press. Znaczy printing press nie może jakoś samo rosnąć? Jeżeli wbijemy 15 technologię dyplomatyczną, to zacznie rosnąć samo w naszej stolicy. Dopiero wtedy. Czyli mamy dwa wyjścia. Albo mieć wyrąbane na technologię od tego momentu, albo zmusić kolonializm, żeby się zrespił w Echu i zastąpić jedną karę do technologii drugą. Liczyć na lepszych władców po prostu. Tak chyba zrobimy. Zmusimy kolonializm, żeby zrespił się weczu. Jest nam chyba to potrzebne.
W ogóle jaki bonus daje kolonializm? Bo zapomniałem. 10% trade powera w prowincjach. A printing press koszt stabilności. Okej. Okay. Claim na Harima. Teraz mamy... Okej. Do kiedy mamy zawieszenie broni? 63, okej, czyli jeszcze 13 lat. No myślę, że w międzyczasie wchłoniemy Takedę. On już tu stworzył kory, czy jeszcze nie? Zostało mu tylko Shinano, okej. Czyli twórz kora w Shinano, wtedy my cię wchłoniamy. Jesteśmy więksi o... 26, 36, 46, 55 developmentu. Biorąc, że mamy w tym momencie 240, to jest prawie 1/5 naszego developmentu. Nieźle. Nieźle. No. Come on. Midak, kończ tą kolonię. Unruly Samurai. 10 Army Tradition. National Unrest plus 2. Spoko. Będziemy musieli ponawracać te prowincje, bo mamy zelotów. Okej, okay, kolonia samowystarczalna. Czyli teraz mógłbym skończyć kolonizować Tajwan albo wziąć sobie Manilę. Chyba polecimy na Manilę. My mamy minus 100% do ryzyka buntu? Tak, więc możemy sobie kolonizować cokolwiek. Czy Ryuku jest... pod Mingiem? Jest pod Mingiem. Ale my też jesteśmy pod Mingiem, więc nam to nie robi różnicy. Anim jest Zilot. Ja. Trzeba będzie ponawracać tą ludność tutaj. Datę. Chcę, żebyśmy im pomogli w wojnie z Ashikagą i Ainu. Czyli Datę pewnie anektuje Ashikagę. Pomożemy mu, ale pomożemy mu duchem. Wasal, ty masz się nie ruszać. Defensive. Powiedziałem, że masz się nie ruszać. A. Supportive w takim razie. No. Nie chcemy płacić wojsku. Tak, wiem, że nie płacę wojsku. Sam to ustawiłem. Żeby tylko ten bunt nie wybuchł, bo będziemy mieli problem z dostaniem się w ogóle na tą wyspę, bo chyba nie mamy żadnych transportowców. Jap. Dziesięć okrętów. Zobaczymy. Trzeba się zabezpieczyć, bo coś czuję, że gra będzie fikuśna i mi zrespi bunt w moich koloniach. Okej, okay. Bizen czy Izumo?
Obie prowincje są spoko. Izumo ma 26 developmentu. Więc stworzymy claima. Jeszcze nam zostało 45 siatki szpiegowskiej, nie? Ja, nie, 40. No dobra. Jak anektuję Takedę, to będę mógł stworzyć tego state'a. Ok. Co jest? Przełącz się. Dziękuję. Czyli będę mógł okorować to wszystko. Okej. Rozwijamy kolonializm dalej. Create a proper field. O, nawet nie wiedziałem, że takie było moje zadanie. Colonize Bicol. 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 A, tu. Z braku laku weźmy i to zadanie. A jak skończymy kolonizować Manilę, to skolonizujemy Bicol. Tak, 70% buntu. Zabierzcie połowę tej armii. Ale bez armat. I bez kawalerii. Pięć, pięć, trzy. Nie. Wyślemy tam trzy jednostki. Ile ich was się tu... Ile ich was się, Boże. Ile się ich tu zrespi? 15 tysięcy? Okej, okay, zmiana planów. W ogóle mogę upgrade'ować te statki. Zróbmy tak. Po prostu przeniesiemy całą armię tu. Nawrócimy te dwie prowincje i później się wrócimy stamtąd, bo... Nie będziemy mieli innego wyjścia chyba. Jaka religia jest tu? Pewnie sunizm. Nie, animizm. Okej, tu jest wszędzie animizm. Dopiero tu będzie hindu i sunizm. Dobra. Może być i tak. There is no sailor men as well in port. No, co ty nie powiesz? Tak, tak. Wow. 7 militarnych punktów? Colonial expansion. Some of our citizens have decided to strike out and found a new colony. Mamy dopiero co zaczętą kolonię w Manili, więc przejdźcie je tam. Jeszcze miesiąc. No, ciężko by było, żebyś nie wygrał tej wojny daty. Wziąłeś tylko jedną prowincję zamiast go anektować. Brawo. Dobra. Na statek do Midag. Competent administrator. Matters of governmental organization have never been Tadama's first strong suit. No, w sumie. What a good leader does to compensate for such a known weakness is to delegate, and this is exactly what our shogun has done. But the people who have handled administration in his stead have proven to be more competent than honest. The government runs well enough, but tends to slowly shift its priorities toward matters which the benefactors of this irreplaceable officials find to be of importance. With Tadamasa I himself unable to fully grasp the intricate
intricacies of the matters in question, the guilty parties cannot easily be seen or removed from office. For now on, we'll simply have to suffer the consequences. Nie zgadnę. Korupcja? Wow. O, mam tylko 6 transportowców na razie. Trochę się pośpieszyłem. Jeszcze jeden się buduje. Okej. Dobra, nieważne. Ta czwórka płyniecie tu. Już ich będzie 10. W międzyczasie... Nie, raczej się nie zdążę zwodować jeszcze ten okręt. Przynajmniej teraz będziemy mieli na tyle dużą flotę, żeby przeciwstawić się Hosokawie. Postawić ją tu i on nie będzie w ogóle się mógł do Kyushu dostać. Poczekamy na ten jeden transportowiec, żeby nie płynąć dwa razy. A Chicago zrobiła claima na nas. Suit yourself. Ok, 51 punktów siatki szpiegowskiej. Bizen. I to wystarczy. W międzyczasie, jak ci się udało... chyba już wszystko skolonizowałeś. Ja. No to pora cię wchłonąć. 412 punktów. 5 punktów miesięcznie. Będziemy tracić 1 punkt miesięcznie. A to znaczy, że musimy wyłączyć fokus administracyjny. Teraz jesteśmy na 0. Ok. ...76%. No, już prawie jesteśmy. Jak stoimy z technologią? Wow. Musisz mieć niezłych króli, czy tam cesarzy Ming, skoro jesteś w stanie tak dobrze się utrzymać technologicznie. Sakam prawie nawrócone. O, no właśnie. Ostatni transportowiec. Raz. Pyk. Na statki płyniecie do Tajwanu. Widzę, że trochę się zasiedziałem nad tym odcinkiem, także zakończymy go tu. W następnym odcinku spróbujemy zalespić tę rebelię animistów. Wtedy będziemy sobie ich mogli nawracać przez 10 lat, ile będziemy chcieli. Armię wrócimy do Kyoto i przygotujemy się na prawdopodobnie przed albo trzecią z kolei ostatnią wojnę z Hosokawą. Ty masz ile teraz procent? 170, czyli mniej więcej 2-3 wojny nam jeszcze są potrzebne z nim. Ale tu wypuścimy jeden kraj, tu gdzieś wypuścimy drugi kraj. Później ich zwasalizować wszystkich, żeby jak najmniej punktów administracyjnych wydawać. Dobra, dzięki za uwagę. Widzimy się następnym razem. Na razie.